Hej, mam na imię Ola i witam Was na moim kanale. Jestem osobą, która ma często problem z tym, żeby zabrać się do nauki, bo mi się nie chce. I dlatego dzisiaj chciałam podzielić się z Wami moimi takimi 5 radami, jak zmobilizować się do nauki, do roboty, do zrobienia tego, co musicie zrobić. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o mobilizację do nauki, to wyjdź z domu. W domu ja nie potrafię się w ogóle skupić, ponieważ mam mnóstwo rozpraszaczy. Na dodatek wszystko na moje studia mam na laptopie. Także w domu kończy się to tak, że oglądam seriale na Netflixie i filmiki na YouTubie, zamiast się uczyć. Natomiast kiedy wyjdę z domu, czuję się tak świeżo, chce mi się, udziela mi się ta atmosfera pracy, szczególnie w bibliotekach. No i nie będę oglądać Netflixa czy YouTube'a, ponieważ no wstyd tak siedzieć sobie w bibliotece i oglądać seriale. Także to mnie bardzo mobilizuje, także jeżeli macie problem z tym, żeby zabrać się do nauki, to moja rada jest taka, żebyście spróbowali wyjść z domu i pouczyć się w jakiejś kawiarni czy w bibliotece. Moja druga rada to umów się z kimś na naukę. Kiedy umówisz się z kimś na naukę, czujesz się zobowiązany, żeby wyjść i pouczyć się z tą osobą, ponieważ coś obiecaliście tej osobie, macie wspólne plany. Łatwiej jest się zmobilizować w kilka osób czy w 2 osoby niż samemu. No i pójdziecie już się uczyć, bo nie chcecie zawieść tej osoby i nie chcecie jej zostawić samej. Kolejna rzecz, która pomogła mi w zmobilizowaniu się do nauki, szczególnie podczas mojej pierwszej sesji na studiach, to zrobienie z nauki swego rodzaju rytuału czy nawyku. Codziennie o 6 wstawałam, robiłam sobie herbatkę, zapalałam świeczki i zabierałam się do nauki. I bez żadnego myślenia, co robię, tylko po prostu zrobiłam sobie taki nawyk, taki rytuał i po prostu każdego dnia to robiłam i jest wtedy o wiele łatwiej, kiedy właśnie wyrobicie sobie nawyk i taką pewną rutynę. Czwarta rzecz to zrobienie checklisty i dużo osób radzi zacząć od najtrudniejszych zadań i później stopniowo robić te coraz łatwiejsze. Natomiast u mnie to się nie sprawdza, dlatego że jeżeli siedzę nad czymś 5 godzin i nadal nie skończyłam, to mam poczucie, że nic nie robię, mimo że coś robię i są postępy, ale ja po prostu ich nie widzę fizycznie, bo nie mogę nic odhaczyć. Więc co ja lubię robić, to podzielić sobie jakieś zadanie na kilka mniejszych zadań albo po prostu nie robić najtrudniejszych rzeczy na początku, tylko robić na zmianę proste i trudne i zacząć od czegoś prostego, żeby móc coś szybko odhaczyć i mieć takie poczucie, że jestem produktywna, że coś robię i potem robić coś trudniejszego i potem znowu coś łatwiejszego, znowu coś trudniejszego. To działa u mnie, ale to myślę, że u każdego będzie trochę inaczej. Piąta i najważniejsza rzecz moim zdaniem to jest to, żeby nie myśleć. Nie myśl. Nie myśl, że ci się nie chce, nie zastanawiaj się, po co to robisz, czy to ma sens, nie zastanawiaj się, czy masz motywację, czy nie, czy ci się chce, jak sprawić, żeby się zmotywować, jak sprawić, żeby mi się chciało. Po prostu nie myśl, tylko rób to, co musisz zrobić. Bo motywacja przychodzi i odchodzi, a pewne rzeczy i tak musisz zrobić. I to nie ma znaczenia, czy ci się chce, czy nie, po prostu musisz te rzeczy zrobić. Więc o wiele lepiej jest wypracować sobie dyscyplinę i po prostu robić rzeczy, kiedy musisz je zrobić, a nie czekać na przypływ motywacji czy inspiracji i dopiero wtedy się za to zabierać, bo może się okazać, że będziesz czekać nieskończoność, a motywacja nigdy nie przyjdzie. Poza tym, tak jak już to miałam, motywacja przychodzi i odchodzi, więc myślę, że o wiele ważniejsze jest wyrobienie sobie dyscypliny. Także po obejrzeniu tego filmu mam nadzieję, że zabierzesz się za to, co musisz zrobić i nie będziesz tego odwlekać dłużej. Nie myśl, po prostu to zrób. Także to tyle na dzisiaj. Jeżeli podoba Wam się taki film bardziej o produktywności, organizacji swojego czasu, no to dajcie znać, bo mogę zrobić dla Was więcej takich filmów, mimo że dotychczasowo główną tematyką mojego kanału był weganizm, minimalizm i podróże, ale właśnie chciałabym poszerzyć tę tematykę również o produktywność, organizację własnego czasu i ogólną taką organizację w życiu. Także to tyle, mam nadzieję, że się Wam spodobało. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!